Smutek, mróz, brak słońca. Jak nie dać się zimie? No cóż, takim zdołowanym ludkom jak ja polecam sitcomy. Oto mój przegląd najlepszych produkcji tego typu. Zaczynamy. Unbreakable Kimmy Schmidt to serial Tina Fey i Roberta Carlocka, dwójki związanej m.in. z Saturday Night Live i 30 Rock. Główną bohaterką jest niezłomna Kimmy, która w wieku kilkunastu lat została porwana przez czcigodnego Richarda Wayne'a Garego Wayne'a i uwięziona w podziemnym bunkrze razem z kilkoma innymi kobietami. Gdy Kimmy zostaje uratowana, okazuje się, że świat wokół niej znacząco się zmienił, a technologia pognała do przodu. Bohaterka jednak z uśmiechem na twarzy i determinacją stara się ułożyć sobie życie. Serial ma niesamowicie barwne postaci, absurdalny humor w stylu Tina Fey, ale oprócz tego porusza wiele ważnych tematów, takich jak alkoholizm czy radzenie sobie z traumą. Wszystkie postaci kobiece są dosyć bezradne, ale na różne sposoby próbują sobie poradzić w życiu. Zdecydowanie polecam do obejrzenia na Netflixie. Nie jestem widzem animowanych sitcomów, nie zobaczycie w tym zestawieniu Simpsonów ani Family Guy'a, no bo po prostu ich nie oglądam, czym pewnie narażę się na krytykę części z Was. Postanowiłam jednak wspomnieć o Bob's Burgers, serialu poświęconym amerykańskiej wielodzietnej rodzinie prowadzącej restaurację z burgerami. Bob walczy o swoje marzenia związane z knajpą, a rodzina na swój sposób pomaga mu w pokonywaniu kolejnych przeciwności losu. Warto obejrzeć m.in. po to, aby zobaczyć najciekawiej chyba rozpisaną rodzinę i małżeństwo we współczesnych sitcomach. Tego serialu chyba nie trzeba rekomendować. Grupa przyjaciół z Nowego Jorku mierzy się z problemami sercowymi i innymi mniej ważnymi problemami. Niesamowicie ciepła produkcja, którą chyba każdy fan sitcomów uwielbia. Oglądając ją teraz, można mieć dodatkową jeszcze frajdę, płynącą z tego, że co kilka odcinków zdarzy się epizod aktora lub aktorki, którzy obecnie są wielkimi gwiazdami. Tego serialu chyba nie trzeba rekomendować. Grupa przyjaciół z Nowego Jorku. No cóż, brzmi znajomo. Według mnie, jak poznałem waszą matkę, to ciekawsza narracyjnie produkcja niż Przyjaciele z równie fajnymi bohaterami i niezwykłym napięciem związanym z końcem historii. Niestety, rozciągnięty na tyle sezonów sitcom stracił swój czar. Postaci, które miały być drugoplanowe, skradły show, trudno więc pogodzić się z jego zakończeniem. Mimo wszystko uwielbiam ten sitcom i polecam nawet bardziej chyba niż Przyjaciół. Kolejny serial z ciekawym pomysłem na narrację i połączenie dwóch zupełnie różnych amerykańskich rodzin. Współczesna rodzina to jeden z najlepszych seriali komediowych ostatnich lat. Bazuje na formie mokumentu, czyli udawanego dokumentu, formie niezwykle popularnej w ostatnim czasie. Bohaterowie nierzadko mówią wprost do kamery, a komizm tworzy się często przez obnażenie tego, co bohaterowie o sobie myślą i jak chcą być postrzegani, a tym, co robią naprawdę. Serial porusza takie tematy jak imigranci, homoseksualiści, dzieci adoptowane z Azji i oswaja nas z tym nowym światem. No cóż, byłoby pięknie, gdyby wszystkim żyło się w nim równie dobrze. Radosna i ambitna kobieta pracuje dla amerykańskiego rządu i marzy o awansie do Waszyngtonu. Niestety, póki co znajduje się na stanowisku urzędniczym w Parks Department, co można tłumaczyć na Biuro Sportu i Rekreacji w miasteczku Pawnee w Indianie. Twórcami serialu są ludzie odpowiedzialni m.in. za amerykańskie biuro. Podobnie jak w nim i jak we wspomnianym chwilę temu serialu Współczesna Rodzina, sitcom kręcony jest w formie dokumentalnej. Humor głównie kreowany jest przez absurdy pracy urzędniczej, spotykające się z niezrozumieniem ambitne plany głównej bohaterki i przez fantastyczne postaci, całą gamę mistrzów drugiego planu. Community to meta-sitcom. To satyra na wszelkie sitcomy i przepuszczoną przez media rzeczywistość. Jest to najbardziej innowacyjna pozycja na mojej liście, całkowicie niepowtarzalna produkcja. Koncentruje się na kulturze popularnej i stawia pytanie o autentyczność naszych relacji i naszego świata w czasach, gdy wszystko zostaje przepuszczone przez różnego rodzaju media oraz gdy wszystko staje się nawiązaniem do popkultury. Szczególnie polecam panom mózgotrzepów oraz osobom, które chcą zobaczyć nowego, młodego Lando Calrissiana. A z kolei tym osobom, które już widziały ten sitcom, polecam najlepszą obok Adventure Time kreskówkę, którą stworzył autor Community, czyli Ricka i Mortiego. Rockefeller Plaza 30, podobnie jak Community, jest satyrą na popkulturę. Opowiada o pracy przy programie w stylu Saturday Night Live, co nie jest dziwne, autorką tego sitcomu jest bowiem wspomniana już na początku przeglądu Tina Fey. Mamy więc manipulowanie odbiorcami, pracę nad wizerunkiem celebrytów i wielkie korpo rozgrywki.
Rockefeller Plaza 30 to również pozycja przyglądająca się feminizmowi i sytuacji tzw. kobiet sukcesu. No i ma nieprzeciętnego Alecka Baldwina. What do you mean you think? You're God! I don't understand the rules of this. Let us pray. To whom? Michael Scott, Dwight Schrute, Jim Halpert, Pam Beasley. Biuro stoi słodko-gorzkimi postaciami i w jednym momencie bawi do łez, by po chwili do łez wzruszyć. To naprawdę fantastyczny, bardzo mądry serial opowiadający o szarej pracowniczej codzienności i próbach znalezienia sensu w nudnym życiu. I piekielnie dobra komedia, w której postaci stają się tak interesujące, że bez problemu przeganiają początkowy pomysł na po prostu obśmianie pracy biurowej. I na sam koniec Scrubs, dosyć niefortunnie przetłumaczony na Chorzy Doktorzy. Scrubs ma w sobie same zalety i naprawdę uwielbiam ten serial. Po pierwsze, ponieważ opowiada o lekarzach, nie boi się dotykać trudnych tematów śmierci i choroby. Po drugie, eksploruje temat wpływu popkultury na budowanie relacji międzyludzkich i postrzeganie świata, głównie dzięki fantazjom głównego bohatera, a czasem nawet staje się metaserialem, jak w przypadku Community czy 30 Rock. Po trzecie, postaci. Te drugoplanowe rozwijają się co prawda dopiero od trzeciego sezonu, ale za to gdy już zaczną, nie przestają do końca. Po czwarte, no jest to strasznie śmieszne. No i po piąte, ten serial daje nadzieję. Nieważne w jakiej będziesz beznadziejnej sytuacji, będzie lepiej. So I guess the real answer is that there is no easy answer. You just have to go for it or not. Seems like a good idea. Who cares? Wspominałam o tym na początku, teraz to powtórzę. Piszcie w komentarzach swoje ulubione sitcomy. Oglądajcie też oczywiście odcinki Jędrzeja. O tym nie wspominałam na początku, ale ostatnio mówił o najzabawniejszych postaciach z Disneya, czyli w sumie coś w temacie. Jak Wam się skończą sitcomy, to wiecie co oglądać. A już niedługo opowie o twórczości Clinta Eastwooda. Piszcie też w komentarzach inne rzeczy, niekoniecznie swoje ulubione sitcomy, bo na przykład ten odcinek został zainspirowany konwersacją z jednym z Was, więc jeśli macie jakieś pomysły, no to jak najbardziej je wrzucajcie, udostępniajcie, subskrybujcie, lajkujcie i co tam jeszcze chcecie. I tak, i oczywiście nie było widać mojego superwisiorka z Sailor Moon, który założyłam specjalnie dla Was, więc Wam go jeszcze pokażę i trzymajcie się, pa 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 pa.